W ostatnim czasie zarówno Straż Miejska, jak i fundacje niosące pomoc zwierzętom dostają sporo sygnałów od mieszkańców Puław o dzikiej zwierzynie potrzebującej pomocy. Najczęściej chodzi o ptaki, jednak zdarza się także, że spotkane na spacerze zające i sarenki również wzbudzają instynkt opiekuńczy. Jak zachować się w takiej sytuacji i czy zawsze należy wzywać pomoc? Nie, najważniejsze jest, by nie dotykać znalezionych zwierząt. Młode niekiedy zostawiane są same, lecz gdzieś w pobliżu znajduje się ich matka. Nie powinniśmy więc dotykać ani brać na ręce znalezionych maluchów. Zapach człowieka może spowodować, że matka odrzuci młode i nie będzie chciała się nim opiekować. Podobnie jest w przypadku ptaków. Podloty, które teraz wychodzą z gniazd, dopiero uczą się latać i mogą sprawiać wrażenie chorych i niezdolnych do latania. Pamiętajmy o tym, że jeśli zwierzę nie ma na sobie widocznych obrażeń, prawdopodobnie poradzi sobie samo i nie ma potrzeby zawiadamiania służb. Apel o rozsądek w kontaktach z dzikimi zwierzętami wystosowała do mieszkańców Straż Miejska. Kilka dni wcześniej z podobnym problemem zwróciła się Fundacja Po Ludzku do Zwierząt Przyjazna Łapa. Cieszymy się, że wiele osób jest wrażliwych na czyjąś krzywdę, jednak wiele zależy od właściwej oceny sytuacji.